Mamy tylko tydzień czasu na to, żeby dokonać spisu rolnego. Każdy z Państwa ma możliwość dokonania samospisu elektronicznie bądź samospisu poprzez nasze stanowisko komputerowe, które jest udostępnione dla Państwa na ulicy Krawieckiej w Wydziale Ochrony Środowiska bądź poprzez rachmistrza spisowego. Ja już się parę razy spisywałem. Dawniej spis odbywał się, rachmistrz przychodził do domu i spisywał wszystko. A teraz można samemu się spisać przez internet. Nie jest to trudne, bo jest program i wszystko jest spokojnie. To są konkretne pytania, na które odpowiada się. Tam jest ile jest zameldowanych, ile jest w gospodarstwie osób i wszystkiego. I to trzeba wszystko wypisać i kliknąć i przechodzi. Na tą chwilę mamy ponad 86% spisu, więc ponad 620 gospodarstw rolnych się już spisało. Brakuje nam około 100 gospodarstw rolnych. Myślę, że korzystając z elektroniki, korzystając z aktywnego formularza, szybciej będzie Państwu się spisać i dokonać samo spisu. Muszą się wszyscy spisać, bo jeżeli się wszyscy nie spisą od A do Z, no to całe to przedsięwzięcie w łeb idzie. Muszą być wszyscy. Spisani muszą być wszyscy, żeby konkretnie wyszło co, kto i jak, ile, czego uprawia i czym się zajmuje. Zachęcam gorąco wszystkich do spisywania się, bo jest to obowiązek, który wynika z ustawy. To muszą Państwo wiedzieć. Niespisanie się bądź niepodanie tych danych podlega też sankcjom karnym. Tą sankcją karną jest grzywna. Wtedy zaczyna się całe postępowanie, to wszczyna to postępowanie wtedy Wojewódzki Urząd Statystyczny. On już potem przyjmuje tutaj tę sprawę po informacji z Gminnego Biura Spisowego i on się już takim rolnikiem w tym momencie zajmuje. Więc gorąco wszystkich zachęcam, mamy tydzień czasu, do końca listopada, do 30 listopada trwa powszechny spis rolny.